W poprzednich dwóch filmach mówiliśmy sobie o sprawności silnika. Przypomnę Ci, że silnik wygląda w takim najogólniejszym schemacie następująco, że powiedzmy mamy tutaj silnik, schematycznie go sobie tak narysujmy, który z rezerwuaru gorącego, czyli takiego o wysokiej temperaturze, pobiera ciepło, oznaczaliśmy je sobie Q1, wykonuje pracę i resztę to niewykorzystane ciepło oddaje do rezerwuaru chłodnego. Tak, tutaj relacja między temperaturami, oczywiście rezerwuar gorący ma wyższą temperaturę niż rezerwuar chłodny i tutaj zdefiniowaliśmy sobie sprawność silnika jako stosunek tego, co faktycznie uzyskujemy, czyli pracy, do naszego kosztu poniesionego, czyli do pobranego ciepła. I w przypadku silnika Carnota pokazaliśmy sobie, że sprawność jest równa czemuś takiemu. Jest to 1 minus stosunek temperatur rezerwuaru chłodnego do rezerwuaru gorącego. I teraz przez ostatnie dwa filmy przygotowywaliśmy się do tego, żeby sobie udowodnić, że nie da się skonstruować silnika o lepszej sprawności niż ta dla danych dwóch temperatur, że nie może być silnika innego, który będzie pracował między tymi dwoma takimi samymi rezerwuarami cieplnymi o tych samych temperaturach i będzie dawał więcej pracy. Zobaczmy to sobie teraz. Udowodnimy sobie ten fakt na drodze tak zwanego dowodu poprzez sprowadzenie do niedorzeczności, czyli założymy, że jest inaczej, że się da uzyskać lepszą sprawność dla danych dwóch temperatur i pokażemy, że to prowadzi do sprzeczności. Jest to metoda dowodu często stosowana na przykład w matematyce. Przedłóżmy sobie tutaj te rezerwuary, tutaj mamy gorący, tutaj mamy chłodny, tutaj mamy, niech to będzie silnik Carnota, piszmy go sobie tak, a tutaj mamy, oznaczmy sobie przez S, jakiś supersilnik taki, że sprawność tego supersilnika dla danych temperatur, tych konkretnych, będzie większa niż dla naszego silnika Carnota, czyli inaczej mówiąc, praca wykonywana przez ten silnik, ten supersilnik, kiedy pobiera on ciepło również takie samo, równe Q1, załóżmy sobie, że jest to tyle samo, Q1, że ta praca jest większa niż praca wykonywana przez silnik Carnota, czyli inaczej możemy sobie napisać, że ta praca tego supersilnika to będzie praca tego silnika Carnota razy coś większego od jedynki, powiedzmy jedynka plus x. To x może być maleńkie, może wynosić 1 milionową, ale tak czy siak jest dodatnie. O, w ten sposób możemy to zapisać. Czyli napiszmy sobie, że tutaj ta praca tego silnika, tego supersilnika, to jest ta praca, która była tutaj, razy 1 plus dodatnie x. A tutaj tak jak ten silnik Carnota oddaje zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki, to sobie też rozpisywaliśmy, to ciepło oddane to jest po prostu to Q1 pobrane minus ta praca, no to podobnie tutaj ciepło oddane to będzie właśnie Q1 minus wykonana praca. To jest nasze założenie, które na końcu udowodnimy, że jest nieprawdziwe, bo nas doprowadzi do sprzeczności, ale załóżmy, że mamy ten supersilnik, który przy tym samym pobranym cieple wykonuje większą pracę, czyli ma lepszą sprawność, inaczej mówiąc, dla danych tych samych dwóch temperatur. Wyobraźmy sobie, że mamy. I powiedzmy, że mamy coś, o czym już też mówiliśmy, czyli chłodziarkę Carnota, taki mechanizm, który działa na, jak sobie narysujemy, na wykresie ciśnienia i objętości są dokładnie te same przemiany, tylko przechodzone w drugą stronę, a więc pobierane jest ciepło z rezerwuaru chłodnego i pobierana jest praca, a na końcu oddawane jest ciepło do rezerwuaru gorącego. I załóżmy sobie, że tak jak sobie mówiliśmy, że praca zarówno takiego silnika, jak i chłodziarki możemy skalować po prostu te ciepła, które są pobierane, prace, które są wykonywane, więc możemy powiedzieć, że na przykład ta nasza chłodziarka może pobierać pracę właśnie w ilości takiej, jak mamy tutaj. To W, które mieliśmy tu, razy 1 plus jakieś dodatnie x, tak? Czyli inaczej mówiąc, po prostu pobiera tą pracę, która została wygenerowana tutaj. Oddaje ciepło Q1 również razy 1 plus x, bo przypomnijmy sobie, że gdybyśmy nie przeskalowali, to byśmy tutaj, tu byśmy pobierali pracę W, tu byśmy pobierali pracę Q1, tu byśmy oddawali ciepło Q1, a tu byśmy pobierali ciepło Q2 równe Q1 minus W, żeby wszystko się zgadzało, prawda? Tutaj pobieramy Q1 minus W, Tutaj tu pobieramy ciepło Q1 minus W, tu pobieramy pracę z zewnątrz równą W i to nam się sumuje do tego Q1, które oddajemy potem do rezerwuaru gorącego. Ale teraz wszystko możemy pomnożyć razy jakiś czynnik, na przykład 1 plus x, tak? Wtedy tu 1 plus x, tu 1 plus x i tu 1 plus x będzie. Tak, bo bez tego 1 plus x byśmy mieli po prostu te same wartości, co tutaj, w naszym pierwszym silniku Carnota, tylko po prostu ciepło by przepływało w drugą stronę, tu w drugą stronę, tu w drugą stronę i tu praca w drugą stronę. Ale jak sobie te wszystkie wartości przemnożymy razy 1 plus x, to akurat nam się zgodzi i tutaj będzie pobierana dokładnie ta sama ilość pracy, jaka tutaj jest wygenerowana, tak? O, i wtedy to ciepło pobierane to będzie... Ile to będzie? No to będzie dokładnie tak, Q1 razy 1 plus x minus W razy 1 plus x. O, dobrze, czyli coś takiego mamy. I teraz wyobraźmy sobie, zauważmy, że tutaj jakby w środku mamy coś takiego, że ta praca, która została wygenerowana przez ten super silnik ES, została w całości wzięta, w całości wykorzystana do pracy tej chłodziarki, więc w zasadzie moglibyśmy sobie wyobrazić, że tutaj mamy jakiś mechanizm, tak, nieważne co tutaj się dzieje, ale efekt jego pracy jest taki, że tu jest pobierane ciepło Q1 z rezerwuaru gorącego z jednej strony, ale oprócz tego jest oddawane ciepło Q1 razy 1 plus x. Z kolei do rezerwuaru chłodnego tutaj jest oddawane, widzimy, ciepło Q1 minus W razy 1 plus x, ale jednocześnie jest pobierane ciepło Q1 razy 1 plus x minus W razy 1 plus x. Tak, i tutaj mamy ten rezerwuar gorący, a tutaj mamy ten rezerwuar chłodny. Tak, i nieważne, że tutaj jest silnik i chłodziarka, że tutaj przechodzi praca wykonana przez ten silnik, jest pobierana w całość. Mamy jakieś zamknięte tutaj czarną skrzynkę, narysowaną na pomarańczowo, ale to nie ma znaczenia, która tutaj z rezerwuaru chłodnego pobiera i z rezerwuaru gorącego trochę ciepła pobiera, trochę mu oddaje, do rezerwuaru chłodnego trochę oddaje ciepła, trochę pobiera i tutaj w środku coś się dzieje, nie wiemy co. O, a teraz jakby policzyć bilans energetyczny, zobaczmy sobie, narysujmy to sobie jeszcze raz. Tutaj mamy ten rezerwuar gorący, to zawsze ten rysunek wygląda tak samo. Tutaj mamy rezerwuar chłodny, tutaj mamy ten nasz mechanizm. I teraz zobaczmy, ile otrzymuje rezerwuar gorący. Rezerwuar gorący otrzymuje Q1 razy 1 plus x, a oddaje Q1, czyli minus Q1 otrzymuje, czyli to się równa Q1 razy x, czyli rezerwuar gorący dostaje dodatnią ilość ciepła. Ilość ciepła jest przerzucana do rezerwuaru gorącego. A teraz zobaczmy, co się dzieje z rezerwuarem chłodnym. Rezerwuar chłodny oddaje Q1 razy 1 plus x minus W razy 1 plus x, natomiast otrzymuje minus to, co tutaj, czyli minus Q1 plus W razy 1 plus x, tak? Czyli co? Czyli tutaj jest troszeczkę więcej wyrazów, ale tutaj minus W1 plus W1 plus x, czyli to nam się upraszcza, a tutaj mamy Q1 razy 1 plus x, aha, oczywiście tutaj zwróćmy uwagę, to jest dodatnie, tak? Dlatego tutaj widzimy, że rezerwuar gorący otrzymuje ciepło, to jest bardzo ważne, a tutaj podobnie mamy Q1 razy 1 plus x minus Q1, czyli Q1 razy x. Tak, to się równa Q1 razy x i to też jest dodatnie. A liczyliśmy, ile rezerwuar chłodny traci. Wobec tego kierunek przepływu ciepła z rezerwuaru chłodnego jest taki. Rezerwuar chłodny traci dodatnią ilość ciepła w ilości Q1 razy x, a rezerwuar gorący otrzymuje dodatnią ilość ciepła w ilości Q1 razy x. Nie ma nic, poza tym się nie dzieje, żadna praca z zewnątrz nie jest wykonywana, czyli po prostu dodatnie ciepło Q1 razy x jest przerzucane z chłodnego rezerwuaru do gorącego, co jak wiemy przeczy drugiej zasadzie termodynamiki, bo w takiej sytuacji zmiana entropii i nic innego się nie dzieje. Mamy tylko ten układ, żadna praca nie jest wykonywana, tylko to. Więc zmiana entropii to będzie tak, to Q1 razy x otrzymane przez rezerwuar gorący podzielone przez temperaturę rezerwuaru gorącego, to jest wzrost entropii rezerwuaru gorącego, ale z kolei ciepło otrzymane przez rezerwuar chłodny jest ujemne, bo on oddaje ciepło, to samo ciepło i dzielimy tę samą ilość i dzielimy to przez temperaturę T2, tak? To się równa, jak wyciągniemy przed nawias, tu mamy T1, 1 nad T1 minus 1 nad T2, gdzie T1 jest wyższe od T2, no to to jest mniejsze od zera. Czyli takie działanie jakiegokolwiek mechanizmu, które nam przerzuca w całości jakąś porcję ciepła od chłodnego do gorącego, bez żadnej wykonywanej pracy z zewnątrz, takie coś jest sprzeczne z drugą zasadą termodynamiki, o tym już mówiliśmy i widzimy, że coś takiego, jak sobie skonstruujemy właśnie, zakładając, że istnieje taki supersilnik o wyższej sprawności niż sprawność Carnota, prowadzimy niż sprawność silnika Carnota, to takie założenie doprowadza nas do wniosku, że takie urządzenie złożone właśnie z supersilnika i schłodziarki Carnota, podpiszmy sobie, odwrotny, to jest odwrotny cykl Carnota, coś takiego nas prowadzi do sprzeczności z drugą zasadą termodynamiki. I to dowodzi właśnie, że takie coś, taka sprawność dla danych dwóch temperatur nie może być większa od sprawności silnika Carnota. Czyli powiedzmy, wyobraźmy sobie, że gdybyśmy mieli temperatury rezerwuaru gorącego, rezerwuar gorący w temperaturze 500 kelwinów, a rezerwuar chłodny w temperaturze 300 kelwinów, to wtedy maksymalna sprawność to będzie 1 minus stosunek T2 do T1, czyli 1 minus 300 do 500, czyli 3 do 5, 1 minus 3 piąte, czyli 2 piąte, 2 piąte, czyli 40. Więc jeśli ktoś przyjdzie do nas i powie, że ma dla tych dwóch temperatur silnik o sprawności, powiedzmy, równej 41 setnych, to znaczy, że ten ktoś albo źle policzył, albo kłamie. I to jest podsumowanie naszej całej serii filmów i o silniku Carnota, i o termodynamice w ogóle. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie ciekawe, kształcące i słyszymy się w nowych tematach.